kolejny temat. Ruszył międzynarodowy szczyt klimatyczny przy ONZ. Jest już z nami, jesteśmy połączeni z panem ministrem środowiska, panem profesorem Janem Szyszko. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy, tym razem z Paryża. No właśnie, wiemy, że rozpoczął się już ten szczyt klimatyczny ONZ i jest tam jest prawie 200 przedstawicieli, czy przedstawicieli 200 państw, którzy rozmawiają ze sobą, tak? Najwięksi przywódcy podobno też mieli, jest obecność największych przywódców, największych krajów, największych gospodarek. Jak pan profesor, jak pan minister to wszystko odbiera? No i z czym my tam się mierzymy? Jakie mamy oczekiwania od tego szczytu? Tak, rzeczywiście szczyt zgromadził prawie 200 państw świata. Są tutaj najwięksi i producenci, i emiterzy gazów cieplarnianych, ale są również państwa, które tej emisji mają stosunkowo mało, czyli są państwa, wszystkie państwa rozwinięte, jak również państwa rozwijające się. Rzeczywiście reprezentowane te państwa są przez rekordową ilość prezydentów, jest ponad 130 prezydentów, jest 139 w rangu prezydenta i premiera, a oprócz tego no, oczywiście są ministrowie. A więc rzeczywiście szczyt reprezentowany jest przez najważniejsze osoby na świecie. Jest tutaj prezydent Obama, jest tu prezydent Putin, jest tu również nasza pani premier, pani Beata Szydło. I to są osoby, które będą tutaj odgrywały w tym pierwszym dniu zdecydowanie największą rolę. Ale cały szczyt rozpoczął się o godzinie 10, była ceremonia otwarcia. Zdał relację ze swojej prezydencji rocznej, prezydent 20. konferencji stron konwencji klimatycznej, to jest minister Peru, pan Manuel Vidal. On zdał sprawozdanie ze swojej działalności, ze stanu przygotowania do negocjacji przed 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, która właśnie się rozpoczyna. Następnie wygłosił swoje, powiedzmy, jakby plany na najbliższą przyszłość, czyli właśnie na te najbliższe 2 tygodnie posiedzenia konwencji klimatycznej. Pan minister Francji, prezydent w tej chwili już 21. konferencji stron konwencji klimatycznej, pan Laurent Fabius. On przedstawił swoje działania, w jaki sposób chce doprowadzić do ustalenia stanowiska, czy też stworzenia umowy, która będzie obowiązywała od roku 2020. Ja o tym za chwileczkę postaram się powiedzieć. Ktoś wystąpił tu w tej części pierwszej, książę Karol, jak również oczywiście w imieniu sekretariatu Komisji Europejskiej, konwencji klimatycznej, władze tej konwencji, w osobie sekretarza generalnego Międzynarodowej Konwencji ONZ-owskiej Konwencji Zmian Klimatycznych, pani Christine Figurs. W tej chwili trwa debata, gdzie występują właśnie prezydenci. Wystąpił już w tej chwili pan prezydent Putin, wystąpił pan prezydent Obama, wystąpił pan prezydent Węgier, tu przemawiał. I wszyscy jakby jednogłośnie domagają się tego, że należy dokonać nowego porozumienia w ramach konwencji klimatycznej po to, żeby zapobiec negatywnym skutkom, które występują w tej chwili na świecie. A jakie to są negatywne skutki? No negatywne skutki są takie, że pogarsza się jakość powietrza. Prawie no, wszystkie aglomeracje, duże aglomeracje miejskie cierpią na brak dobrego powietrza. Pogarsza się jakość wody. Ponad 30% populacji ludzkiej na świecie cierpi na brak dobrej wody albo w ogóle na brak dostępu do wody jakiejkolwiek, a więc problem jest niezwykle istotny. Jest to zbieżne również z takim negatywnym zjawiskiem jak zanik gatunków, a więc spadek wartości bioróżnorodności na świecie, wielki problem. To jest powiązane z degradacją gleb rolnych, a degradacja gleb rolnych to obniżenie produkcji żywności, a więc dotykamy niezwykle ważnej sprawy, a mianowicie braku odpowiedniej żywności albo żywności w ogóle na świecie, a więc problem głodu.
Jest to również rozpatrywane w sensie bezrobocia, w sensie spraw związanych z migracjami ludności, a więc wszystkie te najważniejsze problemy gospodarcze świata. Jak do tej pory panuje jedność poglądów pod jednym względem, a mianowicie mówi się, że zostały stworzone ramy prawne ku temu, żeby przeciwdziałać tym procesom. Te ramy prawne zostały zarysowane w 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro i te ramy prawne zostały ustanowione w formie trzech głównych konwencji gospodarczych świata, a więc konwencji klimatycznej ONZ, konwencji o ochronie bioróżnorodności, jak i konwencji o upustynnieniu. Są to konwencje, które dotyczą tej koncepcji zrównoważonego rozwoju, a mianowicie koncepcji, która mówi, że świat powinien się rozwijać dla dobra człowieka i równocześnie powinien racjonalnie korzystać z zasobów przyrodniczych. Jest to takie bliskie koncepcji tej, która jest reprezentowana albo głoszona przez Kościół katolicki, a mianowicie racjonalne użytkowanie, gospodarowanie stworzeniem dla dobra człowieka. Mimo że te konwencje zostały wprowadzone w życie, a minęło już jednak kilkanaście lat od tego momentu, a mianowicie ponad 20 lat od tego momentu, to pomimo wszystko, że te konwencje zostały wprowadzone w życie, jednak stan środowiska przyrodniczego nadal się pogarsza. Tak jak już powiedziałem, coraz większe są problemy z wodą, coraz większe problemy z powietrzem, giną nam gatunki, problem głodu jest nierozwiązany i tu na tej konferencji stron konwencji klimatycznej pierwsze wystąpienia mówią, że należy za wszelką cenę odwołać się do źródeł, a mianowicie do konwencji klimatycznej i zastosować dwa kierunki działań. Z jednej strony chodzi o to, żeby racjonalnie użytkować zasoby energetyczne i w ten sposób, korzystając z nowych technologii i nowych źródeł energii, doprowadzić do tego, żeby mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, ale z drugiej strony ten dwutlenek węgla jest niezwykle potrzebny dla życia, jest gazem życia i w związku z tym trzeba go racjonalnie nim gospodarować po to, aby regenerować gleby rolne, aby te gleby rolne miały tą możliwość produkcji żywności o wysokiej jakości, aby regenerować również lasy, a regeneracja lasów to nie tylko sadzenie lasów, ale również i odtwarzanie tych lasów zdegradowanych po to, żeby te lasy były w ten sposób przygotowane, żeby produkowały z jednej strony dobre powietrze, żeby miały wpływ na jakość dobrej wody, a również żeby chroniły bioróżnorodność. A więc typowy przykład zrównoważonego rozwoju. I muszę powiedzieć, że właśnie to, co Polska wielokrotnie mówiła, co Polska mówiła od kilkunastu lat, że za wszelką cenę trzeba uruchomić sprawy związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przez żywe zespoły przyrodnicze, takie jak lasy czy też gleby, to uzyskało tu dużą aprobatę i w tej chwili, prawdę powiedziawszy, każda ze stron mówi o tym, że należy wykorzystać właśnie możliwość pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy po to, żeby te lasy bardziej dobrze funkcjonowały, a więc żeby rzeczywiście działały w tym kierunku, albo żeby efektem tego była lepsza woda, lepsze powietrze, ochrona bioróżnorodności i równocześnie, żeby te lasy tworzyły miejsca pracy. Mogę powiedzieć, że jestem niezwykle zadowolony z tego, że tu jesteśmy, dlatego że Polacy budowali wystrój jakby wewnętrzny, a pani premier spotkała się z polskimi firmami i było wspólne zdjęcie z podziękowaniem za bardzo ciekawy drewniany wystrój sal. A więc wystrój tutaj tego terenu obrad jest związany z drewnem, a więc przywiązuje się do tego wielką wagę. To jest ten pierwszy dzień, tu będą trwały na razie prezentacje głów państw. Będą one trwały tu do późnych godzin wieczornych, ale to są, jak mówię, to jest taki wyjątek w stosunku do innych konferencji stron konwencji klimatycznych, a to z tego powodu, że właśnie głowy państw przemawiają, jakby zachęcają do tego,
żeby przyspieszyć pracę nad wspólnym porozumieniem, które powinno wejść od roku 2020. Wspólnym porozumieniem, które rzeczywiście zmierza w tym kierunku, żeby z jednej strony skorzystać z innowacyjności w zakresie nowych technologii, a z drugiej strony, żeby korzystać również z innowacyjności pod względem inżynierii ekologicznej, a więc żeby wykorzystywać dwutlenek węgla po to, żeby regenerować układy przyrodnicze dla poprawy warunków życia człowieka na Ziemi. Polska powinna tu odegrać dosyć dużą rolę, dlatego że to właśnie były postulaty polskie, wielokrotnie omawiane, czy też postulowane na kolejnych konferencjach stron konwencji klimatycznej i cieszę się bardzo, że właśnie te postulaty spotkają się w tej chwili z takim dużym zainteresowaniem. Jutro podczas już tych obrad takich plenarnych będą dwie prezentacje polskie. Pierwsza prezentacja w zakresie już konkretnych działań. Pierwsza prezentacja, chcemy pokazać wielki sukces geotermii toruńskiej. Geotermii toruńskiej, która jest rekordem świata w pewnym sensie pod względem możliwości wykorzystania tych zasobów geotermalnych w Polsce do tego, żeby mniej emitować dwutlenku węgla, a równocześnie, żeby korzystać z tej energii cieplnej zmagazynowanej w układach geologicznych. Więc tą prezentację pokażemy i pokażemy drugą prezentację, a mianowicie pokażemy prezentację, taki wzór w ogóle dla świata, który chcemy tutaj zaproponować, a mianowicie polskie leśne gospodarstwa węglowe, czyli w jaki sposób gospodarować lasami po to, żeby te lasy mogły albo żeby pochłaniały dwutlenek węgla, a równocześnie żeby produkowały więcej drewna, a więc surowca produkowanego bezemisyjnie, bo drewno, o ile produkuje się na przykład takie materiały budowlane jak stal czy też cement, no to wtedy trzeba emitować dwutlenek węgla, a produkcja drewna, która jest również surowcem i materiałem budowlanym, no można produkować ten surowiec, pochłaniając właśnie dwutlenek węgla. Chcemy zaprezentować jutro to polski unikat w tym zakresie. Polskie lasy państwowe, które są gotowe do tego, żeby służyć społeczeństwa, również i światu, po to, żeby korzystając z dwutlenku węgla chronić bioróżnorodność i pomagać człowiekowi, tworząc miejsca pracy, szczególnie w terenach niezurbanizowanych. A więc będziemy takie prezentacje mieli jutro. To tyle, co w tej chwili mogę powiedzieć z rozpoczynającego się szczytu klimatycznego w Paryżu. Cały szczyt klimatyczny potrwa około 2 tygodni. Będziemy Państwa informowali na bieżąco o działaniach, o różnego rodzaju inicjatywach, a chcemy Polskę pokazać tu jako lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali światowej. Mogę również powiedzieć, że te postulaty, które są tu zgłaszane, są bardzo takie mocno zbieżne z wnioskami, albo inaczej z tezami, które zostały zawarte w encyklice Ojca Świętego Laudato Si. Ta encyklika właśnie dotyczy spraw zrównoważonego rozwoju i właśnie Ojciec Święty w tej encyklice mówił, iż najwyższy czas ku temu, aby na bazie istniejącego prawa zbudować nowe porozumienie w skali światowej, które będzie szło w tym kierunku, żeby zacząć łagodzić te negatywne skutki, które występują na świecie i rzeczywiście ta konwencja klimatyczna może tu być podstawą prawną działającą właśnie w tym kierunku. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za to, że znalazł pan chwilę czasu dla nas, dla Radia Maryja, dla słuchaczy Radia Maryja i podzielił się tymi pierwszymi spostrzeżeniami szczytu klimatycznego ONZ właśnie w Paryżu, i tym, jakie są założenia nasze polskie. Cześć Boże. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Państwu przypomnę, że gościliśmy na antenie Radia Maryja pana profesora Jana Szyszko, ministra środowiska, który razem z premier, panią premier Beatą Szydło, uczestniczą w szczycie klimatycznym ONZ w Paryżu.